Jesteśmy po premierze filmu Underdog, jest z nami Marian Ziółkowski. Miałeś rolę w tym filmie. Tak, byłem przez kilka sekund, jak tam padałem ładnie, po co się Mameda. Powiedz, Marian, jak Ci się podobał film? Takie ogólne wrażenie po wyjściu z kina. No ogólnie ja tak polskich filmów za bardzo nie lubię i przede wszystkim ograniczam się do oglądania starych filmów. Już te filmy, które wychodzą od 2013-2014, to już raczej nie podobają mi się, już wszystko jest, cały czas wszystko to samo jest. A jeśli chodzi o ten film, no to zaskoczył mnie, naprawdę zaskoczył mnie na plus. Właśnie rozmawiałem z Szymonem Kołeckim, myśleliśmy, że będzie więcej walki, a jednak tak bardziej skupili się na jakieś tam wątki fabularne, więc uważam, że całkiem fajny film. Gdybym miał Cię zapytać o kilka aspektów i poprosiłbym Cię o ocenę, na przykład obsada aktorska i to, jak wypadli aktorzy, jaką dałbyś ocenę? Bawmy się chwilę w recenzenta. Zależy z jakiej patrzysz perspektywy, bo z perspektywy tych wszystkich aktorów, takich starych, jakich doceniam, bo ja uważam, że kiedyś aktorzy umieli grać, teraz to każdy może grać, więc z tej perspektywy nie będę oceniał, a z tej perspektywy dzisiejszej, no to jak najbardziej na plus. Nie znałem wcześniej aktora Ryka Lubosa i myślę, że jak najbardziej nadawał się do tej roli i dobrze zagrał, dosyć wiarygodnie. Też Mamet nie najgorzej zagrał, wszystko było tak dosyć wiarygodne. A powiedz mi, która postać spodobała Ci się najbardziej w tym filmie? Która postać spodobała mi się? A, już wiem, ten trener, bo miał Tourette'a i fajnie, to było fajne, to mi się podobało. No wiadomo, to była najlepsza rola muzyka, Marian, bo Maciek podkreślał, że dużą rolę odegra dobra ścieżka dźwiękowa. Jak oceniasz? Mi najbardziej spodobała się Wardruna i właśnie ten trening Lubosa w lesie. Jakie są Twoje odczucia? No też zwracam bardzo uwagę na muzykę, bo ona, wiadomo, buduje klimat w filmach. Też była, pasowała do tego filmu. Myślę, że wszystko było dobrze połączone i wszystko w tym filmie oddało, że tak powiem, duch tego sportu. Jak dużo wiedziałeś przed tą premierą, co się w tym filmie wydarzy? W sumie to nie wiedziałem. Nie wiedziałem za dużo, co się w tym filmie wydarzy. Jakoś też tak bardzo nie wiadomo, jak się nie interesowałem. Ale no kurczę, no już jeśli chodzi o, jak już obejrzałem ten film, to naprawdę wszystko tam współgrało i film na plus. Myślisz, że ta produkcja przysporzy więcej fanów MMA w Polsce? Przede wszystkim mam taką nadzieję, a czy przysporzy? Z ludźmi to tak nie można nadążyć, nie wiadomo co im się podoba, jakieś różne są trendy, mody, ale myślę, że powinien się podobać ten film. No, jeśli chodzi o odbiór na sali, po jak już film się skończył, to widać było, że ludziom się podobał, więc mam nadzieję, że się spodoba. Które elementy w tym filmie, które były pokazane, pokazują takie codzienne życie właśnie zawodnika? Czy któreś elementy treningu stosujesz, jak to wygląda? Ograniczę się do takiej, można powiedzieć, jednego zdania. Podobał mi się słowa Lubosa, jak mówił, że jak wychodzi się do walki, to jest się sam. Że w sumie nigdy o tym nie myślałem, ale jak sobie przypomnę, jak wychodzę do walki, to rzeczywiście w tym danym okresie naprawdę czuję, że jesteś totalnie sam, że nie dosyć, że sam wychodzisz do tej klatki i sam musisz. No, wszystko zależy od Ciebie, Twoje umiejętności, wszystko sam musisz pokazać, to rzeczywiście człowiek trochę czuje się taki osamotniony, że nikt mu nie może pomóc, sam wszystko jest, zależy od niego i tak naprawdę, kurczę, jak się przegra, to dużo tych takich przyjaciół może się odwrócić i to te połączenie daje, że człowiek może się poczuć osamotniony. Lubisz to uczucie? Kurde, lubię. Ja jestem typem człowieka, który lubi być tak, że tak powiem, sam. Właśnie tak jak teraz mamy tutaj dużo ludzi, to dużo, jak to powiedzieć, w małym miejscu duża ilość ludzi tak trochę męczy moją głowę, więc ja ogólnie lubię samotność, więc można powiedzieć, że lubię to uczucie, wychodząc do klatki. Rozumiemy się świetnie w takim razie. Marian, nie męczę dłużej, bo ta ilość ludzi działa na mnie podobnie jak na Ciebie, zaraz stąd spadamy, także o KSW, o prawdopodobnej walce z Gracjanem porozmawiamy po prostu w WCA kiedy indziej. Dziękuję serdecznie za poświęcony czas. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo za wywiad. Dzięki.